Eluweczka, z tej strony Nastir. Tak jeszcze słowami wstępu chciałbym powiedzieć, że na moim kanale w zakładce Społeczność znajduje się ankieta dotycząca kontentu oraz przeszłości tego kanału. No i będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcicie tam chwilkę i oczywiście w niej zagłosujecie. No dla was to jest dosłownie minuta, a mi pomoże trochę w podjęciu decyzji, co chcielibyście na tym kanale zobaczyć. Wczoraj krążąc po internecie natknąłem się na parę artykułów dotyczących znanego streamera Rafoniksa. Wpisy te dotyczyły dosyć nagłośnionej akcji sprzed około roku, w której to Rafoniks postanowił zemścić się na jednym z wykopowiczów, znajdując go i uderzając go w twarz. Dla przypomnienia chodziło tutaj o to, że wykopowicz o nicku Kuracyja udostępnił wcześniej publicznie adres Rafoniksa, przez co streamer oczywiście się zdenerwował i postanowił się nieco na nim odegrać. Co zrobiłeś? Kasuj to z internetu. Dobra, masz to skasować, czaisz? Akcja ta ucichła poprzez kilka miesięcy, ale Rafon na jednym ze streamów zdradził, że dostał wyrok za uderzenie Kuracyi. Mianowicie było to 10 miesięcy prac społecznych, 500 zł odszkodowania dla poszkodowanego oraz publiczne przeprosiny na kanale Rafoniksa, przy czym te przeprosiny musiały być zamieszczone przez jakiś tam dłuższy okres czasu. No i Rafoniks oczywiście nie zgodził się na ten wyrok i napisał odwołanie, no bo wiadomo, nie każdemu się widzi pracować przez aż 10 miechów po ileś tam godzin, plus jeszcze ze świadomością, że robisz to po prostu za karę, no i bez żadnego zysku. Natomiast ostatnio odbyła się znowu rozprawa w sądzie. Sąd orzekł oczywiście winę Rafoniksa i wymierzył mu karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości około 7000 zł. Mówię około, bo po prostu media różnie podają kwotę, a nie chcę tutaj oczywiście nikogo wprowadzać w błąd. No i to, że Rafon dostał wyrok w zawiasach, nie znaczy, że nie będzie tutaj mógł dalej streamować, bo jak sam wypowiadał się na wczorajszym streamie, zawiasy działają tak, że po prostu nie będzie mógł dalej popełnić tego samego czynu karalnego, czyli jeśli nieumyślnie zrobi coś na streamie, nie będzie miało to wpływu na ten wyrok w zawiasach. A więc nie zanosi się na to, że Rafon przerwie działalność na swoim kanale. No i tyle. Jest rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, czyli nigdzie się nie wybieram do żadnego więzienia, a więzienie grozi mi w wypadku tylko, kiedy ponownie strzelę kogoś w papę. To nie jest tak, że ja teraz będę cichutko tutaj na omeglach, czy nie będę mógł na streamie sobie przeklnąć, nie? To tak nie działa. Tam widziałem podjaranego gościu jakieś wykopki, to spuszczały się, konika se waliły, coś tam mnie doszły suchy, bo ziomek mi jakiegoś screena wysłał. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać jeszcze w komentarzach, co wy myślicie o tej całej akcji. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się i yo!